Cześć Wam, z tej strony Patryk. Ostatnio skończyliśmy nagrywanie na ostatni odcinek na liście uporządkowanej oraz komentarzach. Komentarze używamy przede wszystkim do tego, żeby zaznaczyć jakąś treść, którą chcemy po prostu później użyć, że tak powiem pamiętać, coś co będzie taką informacją dla nas jako koderów, programistów przyszłych, ale jednak nie chcemy, żeby taka treść wyświetlała się na stronie. Strona ta wyglądała następująco. Mieliśmy tutaj jakieś nagłówki, paragrafy, link, listy nieuporządkowane i uporządkowane. No niestety to jeszcze nie wystarcza do tego, żeby stworzyć taką fajną stronę internetową. Żeby to wszystko wyglądało. Brakuje nam jeszcze kilka elementów, i teraz przejdziemy właśnie sobie do takich elementów. W związku z tym, że trochę kolory podejdziemy, podejdziemy później do tego i CSS, ominiemy te kilka rzeczy, które są na WordPress Coast i przejdziemy do zakładki tutaj, gdzie images. No bo to jest takie stosunkowo częste, że na stronie internetowej chcemy właśnie umieścić jakąś grafikę. Więc e, w tym przypadku, żeby dodać grafikę, dodajmy sobie na początku komentarz. To jest nasza grafika. No i teraz, żeby umieścić grafikę, robimy to dodając taki znacznik img. Img im, jest z angielskiego chyba oczywiste, że to jest od słowa image. No i tutaj w tym znaczniku dodajemy sobie źródło na przykład naszego obrazka. No i to też jest znacznik, który należy do tej grupy znaczników, które nie mają znacznika końca. No bo też po co? No nie dodamy grafiki na przykład w... W tym miejscu, no tutaj jakbyśmy mieli tą grafikę wstawić, raczej podajemy do tego źródło tej grafiki. E, w związku z tym e, te e, wartości, które zostały przeniesione, przeniesione zostały jako atrybuty i wartości. Tutaj src odnosi się z angielskiego source, co gdzie podajemy wartość atrybutu, gdzie tę grafikę przeglądarka nasza ma znaleźć. W naszym przypadku nie mamy takiego czegoś, więc. Mm, Przejdźmy sobie do Google, i tutaj możemy z, e, wejść do takiej strony, która nazywa się Lorem Pixum. Na tej stronie ta strona oferuje nam e, generowanie takich stron, e, znaczy generowanie pod pewnymi adresami. Znajdują się odpowiednio grafiki z daną szerokością i wysokością. Te, Grafiki możemy w takim przypadku osadzić. Ja bym miał jakoś statyczno, bo nie chciałbym, żeby się zmieniał ten. E, zmieniała nasza taka grafika, więc wejdźmy tutaj, zapiszmy sobie do znacznika Source jakoś taką naszą grafikę i w, zobaczmy to, co, co ta grafika przedstawia. Ta grafika przedstawia nam jakieś góry. W związku z tym chcielibyśmy w tekście alternatywnym, alternate text to jest, napisać, że to są góry. Tutaj chcielibyśmy troszeczkę zwiększyć ten rozmiar do no jakiś dwukrotnie, żeby ta grafika przedstawiała troszeczkę jednak więcej tej treści, możemy nawet jeszcze pokusić się o coś więcej, e, może to będzie na, na 1000 pikseli, tak żeby to było faktycznie widoczne. O. No i tutaj mamy obrazek widoczny gór. Mm. Z takich kolejnych rzeczy, które na pewno się przydadzą, ale już troszeczkę mniej, na pewno będzie coś takiego, co jest tabela. Tabela. No, czasem mamy taką sytuację, kiedy musimy przedstawić e, dane w postaci tabelarycznej. E, w związku z tym, że czasem to jest taka potrzeba, istnieje do tego specjalny znacznik w HTMLu. E, jest to znacznik table i tutaj zaraz go omówimy. E, do czego takich tabel przede wszystkim używamy? Takich tabel używamy do przedstawienia danych w postaci, na przykład jakichś e, wyników badań czy też e, e, wyników e, punktowych na przykład w meczach tego właśnie używamy do tego, żeby zaprezent tego właśnie używamy, żeby pokazać takie dane, ale które są stricte związane z tabelkami. Ewentualnie mogą być to na przykład jeszcze dodatkowo dane e, z jakichś pomiarów, czy no, mnóstwo tego tak naprawdę może być, i w związku z tym yy, takie dane reprezentuje się poprzez taki specjalny znacznik. I tu podkreślam, że dane tabelaryczne nie zostały, z, yy, że tak powiem, znacznik table nie został zaprojektowany po to, żeby używać go jako, yy, jako do tworzenia układów strony. Do układów strony pójdziemy troszeczkę później, ale. To, do czego został zaprojektowany taki znacznik table, to przede wszystkim do wyświetlania takich informacji, i tu nie należy z niego korzystać jako do tworzenia takich układów stron, tak zwanych layoutów, gdzie wyświetlamy odpowiednio naszą treść, bo inaczej, bo to był pierwszy pomysł, żeby stworzyć tabelkę, która będzie mieć na głowę lewy pasek i prawy pasek, no i żeby to tak wyglądało. Tutaj włączę Paint, żeby pokazać mniej więcej czym są układy. Jeżeli wejdziemy na jakąkolwiek dowolną stronę, to teraz one troszeczkę inaczej wyglądają, ale kiedyś wyglądały w taki sposób, że na środku mieliśmy jakiś tam banner mm, strony, no i po lewej stronie było najczęściej jego jakieś menu, no i, i, i jakieś taki główna treść wyświetlana na tej stronie. Oczywiście yy... To pierwsze skojarzenie, które nam się z tym kojarzy, to jest. O, tabela, użyjmy tabeli, ale niestety w tym przypadku lepiej nie używać czegoś takiego. Tabela, znacznik table został stworzony do e, pokazywania danych tabelarycznych, a nie, nie właśnie układów. Taki układ możemy zrealizować za pomocą znacznika takiego jak div. Odpowiednio go e, stylując, to jest V. E, stylując go w CSS-ie, do którego zaraz dojdziemy, to będziemy właśnie mieć e, możliwość wyświetlania tych e, bloczków w odpowiednim formacie. No ale to ad, ad, odnośnie właśnie znacznika table. Jak znacznik table wygląda? E, jako ma składnie? Zapiszmy sobie komentarz. E, użycie albo wyświetlanie danych, nie, danych w HTML-u. Danych w tabelce w HTML-u, zakomentujmy sobie to treść. I teraz, żeby takie coś yy, wyświetlić, przede wszystkim zaczynamy od znacznika takiego nadrzędnego. To jest znacznik table. Znacznik table mm, posiada w sobie kolejne znaczniki, bo są to znaczniki takie zagnieżdżone i tutaj używamy znacznika tr. Znacznik tr mm, określa nam, że to jest table row, czyli y, wiersz danego, y, wiersz tabeli. Takich znaczników jest tutaj kilka i zaraz wyjaśnię jak one działają. W pierwszym sobie damy znacznik th, th który znaczy table head, no i tutaj w tym znaczniku yy, dodamy sobie przykładowo imię. Następnie w kolejnym tym znaczniku, który pod spodem występuje TR, dodamy sobie TD. TD to taka kolumna, y, komórka yy, danej tabeli. I tutaj damy sobie imię, moje imię, czyli Patryk. Wyśmiechmy i zobaczmy, jak to wygląda na stronie internetowej. Na ten moment wygląda to tak, że. Ten nagłówek jest pogrubiony, a treść pod spodem jest e, troszeczkę mniejszym kolorem wyróżniona. E, co możemy zrobić, żeby poprawić, żeby takie były widoczne na tym właśnie jakaś granica, taka, taka obwódka, żeby to było bardziej widoczne, że to jest w postaci tabela? Wystarczy tutaj, ale tego nie zalecam robić. To jest takie na szybko. Dodać po prostu atrybut e, border, jeden, który wyświetli nam obramowanie tej tabelki. I tutaj podkreślam, że. To już nawet Visual Studio Code nam podkreśla, że tego nie używamy, bo to jest stosunkowo stary typ pokazywania strony. Teraz używamy do tego CSS-a. Teraz, żeby na szybko pokazać, jak to działa, właśnie tego użyję. No i tutaj widzimy, przybliżę trochę stronę, że właśnie pokazała się taka tabelka, w której mamy jakoś tam. Mm, nagłówek i treść. Dodajmy sobie takiej treści więcej troszeczkę. Chcielibyśmy, żeby to nasza tabelka miała dwa, dwie kolumny, a nie tylko jedno. Dodajmy tutaj jeszcze nazwisko. Dajmy sobie nazwisko moje oczywiście nie w tym miejscu nazwisko. I tutaj w związku z tym, że mamy już dwie dane, czyli są, wychodzi na to, że mamy dwie kolumny, również musimy dodać taki znacznik, który jest w znaczniku pod spodem i tu będzie znacznik też td, który te imię na odpowiadające pierwszej wartości. Tu jest odpowiada właśnie tej e, komórce. Nazwisko, które jest tutaj w tej kolumnie też będzie odpowiadać tej wartości. Czyli dajmy nazwisko Prusinowski. Wyświetlmy to. No i teraz możemy zobaczyć, że nasza tabelka się troszeczkę powiększyła. Wygląda już trochę inaczej. No i tak. Na razie to zminimalizujemy sobie. Przejdźmy dalej. Chcielibyśmy dać sobie jeszcze jakiś, e, dajmy na to e, wynik niech będzie. Dajmy tutaj, że to będzie wynik, to jest kolumna ten i tu wydajmy sobie jeszcze wartość 5. Co teraz będzie, kiedy chcielibyśmy jednak, żeby, żeby tych e, wierszy było trochę więcej? No, skopiujmy sobie kilka razy tą wartość, żeby zobaczyć, e, jak to się powiększy. No, taka tabela właśnie się powiększyła. Teraz sprawdźmy, że podmieniając to też treść, na przykład e, na e, imię na Tomasz. E, I tutaj nazwisko Jaśniewski. Wynik będzie trochę większy, bo uzyskał więcej subskrypcji. E, dajmy na to 10. No, ja też, ja powinienem 1,0 tak fachowo dać. Troszkę, troszkę mniej sobie, niech będzie to 0,01, a dokładnie może niech będzie 4, a tutaj może jakaś jedna przeze mnie wpadła eee, subskrypcja. Eee, no i tutaj dajmy sobie jakieś już standardowo, Jan Kowalski i ten wynik to to 0, bo jeszcze nie zgromadził żadnej subskrypcji na naszym kanale. Tak prezentuje się taka, dana, e, taka, ta, taka tabela. Co w przypadku, kiedy byśmy chcieli na przykład połączyć dwie z tych nagłówków, wystarczy użyć coś takiego, co tutaj nazywa się atrybutem colspan i w tym ten atrybut przyjmuje dwie wartości, to znaczy dwie wartości, ten atrybut przyjmuje jedną wartość, która określa ile ko kolumn ma scalić. My chcemy po prostu, żeby to było dwie i tutaj my sobie imię i nazwisko. W tym przypadku usuńmy te, ten znacznik pod spodem, no i możemy zauważyć, że na stronie te dwie komórki zostały już ze sobą połączone. W przypadku gdybyśmy chcieli, na przykład, dać, połączyć dwa wiersze ze sobą, używamy atrybutu rowspan. Ale tutaj. I też możemy sobie dać znacznik 2. No i widzimy, że mm, nasz wynik scalił 2 2 e, e, ze sobą ko e, komórki, ale w taki sposób, jak tutaj. I w tym przypadku wtedy poniżej już nie powinniśmy użyć tego znacznika tutaj. O, wtedy wygląda nasza tabelka wygląda w takiej postaci. No dobra, żeby już nie przedłużać, tak mniej więcej możemy e, używać tabelek. E, jeżeli coś zapomnicie, nie przejmujcie się tym. Wszystko macie dostępne na stronie www.triplescores.pl, tam możecie się dowiedzieć e, wszystkiego na temat e, tego, jak korzystać z takich znaczników. Tutaj są do, dodatkowo takie e, przyciski, w których możecie sprawdzić, try it yourself, e, jak e, z tego skorzystać, także nie ma z tym problemu. E, no i tutaj mamy dodatkowo tak jak już mówiłem listę nie oznaczono nie uporządkowano i uporządkowano następnie z takich ważniejszych rzeczy no tu już przejdziemy właśnie do tego jak tworzyć naszą stronę internetową jakieś nagłówki jak, jak, jak dodawać jakieś pliki no, no i przede wszystkim formularze formularzami zajmiemy się troszeczkę możliwie później to też jest temat warty omówienia. Są to takie specjalne znaczniki, które pozwalają wpisać nam treść, na przykład jak John czy Do. I, I taka treść może zostać odpowiednio przesłana na jakiś serwer, który, że tak powiem, to przetworzy odpowiednio, czy też zapisze, wyśle dalej, no ogólnie coś z tym zrobi. Jako, że to już jest koniec takich rzeczy, których właśnie potrzebne są do stworzenia strony internetowej. Oczywiście tych znaczników jest jeszcze o wiele, wiele więcej. Są to naprawdę sporo takich rzeczy, których ominęliśmy, ale nie są one aż tak konieczne do stworzenia naszej strony internetowej. Więc mm, możemy przejść do tego, żeby zająć się troszkę naszym wyglądem. Tego bloga, żeby nie wyglądał to już tak no, można powiedzieć stosunkowo prostacko, żeby to jednak ta nasza treść się układała bardziej, żeby dodać jakieś e, artykuły, żeby dodać jakiś nagłówek, który będzie jakiś, żeby menu też było wyświetlane w odpowiednim formacie. Także moglibyśmy do tego bardziej przejść. W związku z tym, że musimy przejść do takiej rzeczy, będziemy musieli już zastosować do CSS-a i wprowadzić mniej więcej tym, czym jest CSS. No to możemy zacząć od tego. Poprzedni odcinek akurat zdarzyło mi się przerwać, więc ten prawdopodobnie będę musiał zmontować. Zaczęliśmy od tego, że Mamy tutaj odpowiednio naszą stronę, które użyliśmy takich podstawowych, najczęściej używanych znaczników HTML. Teraz chcielibyśmy to odpowiednio ostylować, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Do tego będziemy potrzebować coś, co używa, określa się mianem CSS. To są kaskadowe arkusze stylów. I takie style możemy umieścić w jednym ze sposobów na główku naszej strony. Dajmy sobie tutaj nasze style naszej strony. No, i tutaj będziemy musieli dodać taki znacznik, który nazywa się style. Ten znacznik pozwala nam na zawrzeć treść, która pozwoli nam na odpowiednio zmianę treści danej, danego wyglądu ko konkretnych znaczników. Żeby do tego jeszcze, zanim do tego jeszcze przejdziemy, chciałbym wam pokazać powiedzieć, że istnieją takie znaczniki jak ID, w którym zapisujemy identyfikator naszej, naszego znacznika może być to na przykład na główek. Ewentualnie mogą też istnieć klasy, gdzie tutaj też będą na główki. I to, co różni. Klasę od identyfikatora na stronie to jest ta, o, że identyfikator możemy użyć tylko i wyłącznie w jednym miejscu, z kolei główki mogą się powtarzać, może być to występienie tutaj, może być to występienie tutaj. No i teraz przejdźmy do tego, że chcielibyśmy trochę jednak ostylować tę stronę, i na przykład ten zmienić wielkość tego nagłówka na Troszeczkę więcej, załóżmy, że jakieś 30 pikseli. Do tego użyjemy na przykład znacznika H1, napiszemy tutaj jako taki znacznik, że ten znacznik na stronie chcemy ostylowywać i teraz dajemy nawiasy wąsadę. Przeglądarka odczytuje wtedy następujący znacznik, że jeżeli tylko napotkasz na znacznik H1, to chciałbym pozmieniać troszeczkę jego wartości i, i wartości wyglądu i chciałbym, żeby ten kolor był moim ulubionym kolorem, na przykład, żeby to był pomarańczowy no a jego wielkość, czyli font-size było no, jakieś 30 pikseli i tutaj podkreślam, że nie będziemy w przyszłości używać czegoś takiego jak piksele szczególnie w kontekście e, wielkości e, czcionek czy fontów bo to nie jest zalecane. Piksele na ten moment nie są najlepsze jednostką ze względu na to, że inaczej to się skaluje na telefonach, a inaczej na komputerach, że Pixel tak naprawdę w tym kontekście nie jest troszeczkę już pikselem, ale do tego przejdziemy. Odświeżmy w takim przypadku naszą stronę i zobaczmy, jak to wygląda. Okazuje się, że nasz nagłówek zmienił swojo, e, swój kolor oraz trochę wielkość. Na jednak większy, dajmy sobie na 40 pikseli, i to, co można już najpewniej zauważyć, że jak tutaj damy sobie wielkość 20 pikseli, w tym przypadku akurat nie, bo jest powiększone. Dobrze, na razie to tak zostawmy 40 pikseli, jednak nic nie można zauważyć. Mm, mamy tutaj nagłówek pierwszy. Chcielibyśmy zmienić teraz nasze wartość, ale nie dla znaczników już konkretnych H2, H3, tylko chcielibyśmy zmienić wartość dla, dla klasy, że tak powiem, i tych klasy znaczników, i ta klasa znaczników była na główki. No i tutaj jest mamy taki znacznik, który to w zasadzie nie jest znacznik, ale chodzi o to, że odwołujemy się do pewnej klasy znaczników, i ta klasa znaczników reprezentowana jest przez kropkę na początku. I następnie przez nazwy tej klasy, która występuje tutaj. Takich klas oczywiście może być więcej. Mogą być to nagłówki. E, I tu będzie na przykład, że e, pierwszy, i następnie tutaj mm, drugi. To też będzie działać. I teraz tak, chcielibyśmy, żeby nasze, żeby nasze nagłówki miały kolor na przykład koloru niebieskiego. Dajmy na to, że to będzie blue, jak to mówi mój siostrzeniec. I widzimy tutaj na stronie internetowej, że pierwszy nagłówek został zamieniony na kolor pomarańczowy, tak jak chcieliśmy, a kolejne dwa zostały zmienione na niebieski. Teraz mamy tak, że... A co w przypadku, gdyby na, na naszej stronie występowało, występowało trochę więcej znaczników H1? Załóżmy, że to jest nasz tytuł strony, ale z kolei w artykule również występuje jakiś nagłówek H1, w którym mamy zapisane, że lubię... Góry. I, I o. A czemu to jest pomarańczowe? Przecież nie chcemy, żeby to było pomarańczowe, tak? Chcielibyśmy tylko, żeby ten nagłówek był pomarańczowy, a czemu z kolei też ten nagłówek no, jest też pomarańczowy. No w takim przypadku możemy skorzystać z tego, że nasz pierwszy nagłówek mm, ma dodatkowo taki identyfikator. Nagłówek ID, który możemy reprezentować poprzez gwiazdkę, i tutaj damy sobie jego e, wartość tego identyfikatora, gdzie jest nagłówek. Czyli gwiazdka i nazwa tego, to co jest w nawiasach, a nie nawiasach, tylko w cudzysłowiu. Teraz możemy zauważyć, że po odświeżeniu strony tylko ten pierwszy nagłówek jest. Mm, jest koloru pomarańczowego, ten dolny nie jest. No i teraz możemy się troszeczkę pobawić. A co w przypadku, gdyby tego H1 nie było? No, gdyby H1 nie było, to tak naprawdę tak samo by to się zachowało, tylko by mamy doprecyzowanie. Identyfikator, który jest znacznikiem H1. A co w przypadku, gdy nie ma? Damy sobie na przykład tutaj H2, że to jest nagłówek, ale jednak H2. W tym przypadku zadziała, ale w tym przypadku, kiedy damy tutaj już, że to jest H1 z identyfikatorem nagłówek, no to już nie zadziała, bo to nie jest H1. Dlatego tutaj możemy tak. Co w przypadku, kiedy chcemy pokazać, że coś, co ma dwa dwie klasy, należy do dwóch klas, to znaczy należy do klasy pierwszej, czyli jest do Klasę nagłówki, i należy do, jeszcze dodatkowo ma nasz, yy, naszą klasę pierwszy. W takim przypadku wystarczy napisać po prostu nagłówki. Pierwszy. Teraz już nasza przeglądarka będzie wiedziała, że a pewnie chodzi mu o to, żeby zastosować te style, które znajduje się wewnątrz, żeby, żeby zmienić wygląd tego elementu, no bo doprecyzował on, że chodzi o klasę nagłówki, ale jeszcze która ma. Atrybut pierwszy. No to teraz dajmy sobie kolor, który będzie na przykład. Niech będzie koralowy. Chyba tak. No i widzimy, że nasz nagłówek drugi został zmieniony tak, jak oczekiwaliśmy, że pierwszy nagłówek, a w zasadzie drugi, e, będzie e, miał taki styl. Dobra, mając takie coś, możemy jeszcze pomyśleć nad tym, żeby, mm, że chcemy oscylować właściwie te wszystkie elementy, które się tu znajdują i żeby każdy z tych e, nagłówków miał mm, zmieniono, na przykład e, font czy tam czcionkę mówiąc trochę bardziej po polsku e, w takim przypadku moglibyśmy pisać h1 i tu w tym znaczniku jest coś takiego, taki taka e, atrybut, który wartość przyjmuje font-family no i tutaj już mamy podpowiadane nam troszeczkę już, e, Visual Studio Code, że możemy skorzystać z takich oto czcionek. E, ten atrybut, który tu znajduje się w znaczniku H1 określa to, że w przypadku, kiedy przeglądarka ma cz czcionkę Verdana, to skorzystaj z niej. Jeżeli nie ma, to może spróbuj to poszukać, ewentualnie to, a jeżeli nie, to skorzystaj z takiej rodziny czcionek sans serifowych, która właśnie e, które są ogólnie dostępne w przeglądarce. Wyświetlmy to no i widzimy, że nasz nagłówek pierwszego stopnia został zmieniony. Tutaj od razu ten to, tak pierwszy i drugi to przyjąłem arbitralnie, tak po prostu żeby tym troszkę się nie przejmować to, 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 to po prostu ja tak użyłem to. E więc tak, mamy ogólnie zmieniony nasz odciąg, naszego nagłówka, ale chcielibyśmy teraz, żeby jednak też dla pozostałych drugich, trzecich i czwartych aż tak do szóstych też. No bez sensu byłoby to pisać tu kilka razy i tam zapisywać, że to jest 1, 2, 3. No ogólnie programiści są leniwi, w tym też ja, więc dajmy sobie to po przecinku i dajmy sobie, że tu H2, też, że H3 na znacznik ma być, H4, no i H6 omijając właśnie znacznik H5. Teraz możemy zauważyć, że część znaczników, część takich znaczników została zmieniona. Na, e, zmienił się wygląd naszego nagłówka, a w pozostałym, w piątym nie zostało to zmienione. Musimy dodatkowo dodać H5 znacznik, dodajemy po przecinku tą wartość. No i tutaj widzimy już, że zmieniła się nasza czcionka. No i widać, że trochę już wygląda to bardziej sensownie. No jednak ta czcionka wygląda troszeczkę bardziej nowocześnie, nie jest to takie jak było poprzednio, więc już widzimy, że znaczniki tak naprawdę CSS pozwalają nam trochę pomanewrować stroną. Tutaj chciałbym pokazać jeszcze znacznik, który pozwala odpowiednio na centrowanie danej treści. Wystarczy do znacznika body, który jest, proszę nie stosujcie czegoś takiego, że tu napiszecie head, no to jest błąd, nie ma czegoś takiego. Jest coś takiego jak header, ale to jest nagłówek. No tu head nie będzie na pewno, także proszę tego nie stosować. Jeżeli chcemy coś zastosować do wszystkich znaczników, wystarczy dodać po prostu gwiazdkę i nawiasy wąsate. Nawiasy wąsate, to co znajduje się w nawiasach wąsaty, powie nam, że ok, zastosuj to wszystko do, do wszystkich znaczników i proszę nie sprzeczaj się ze mną. Także jeżeli byśmy chcieli to zastosować. No ale dodając do znacznika body, Chciałbym, żeby te nasze teksty wszystkie, które znajdują się w tym znaczniku, zostały wycentrowane. Wystarczy dodać taki atrybut jak text-align i tutaj wewnątrz mamy wartość center, która określa, żeby nasze teksty były wyśrodkowane na stronie. No i teraz widzimy, że, że nasza cała treść, która znajduje się na stronie, oprócz tej tabelki na dole felernej, została właśnie wycentrowana. No, widzimy, że to wygląda okropnie, ale to nie moja wina. Tak jest. Możemy się pobawić, ale to później, no, to, to już źle wygląda. To taki efekt uboczny tego, że zastosowaliśmy center dla całej strony. Równie dobrze moglibyśmy tutaj dodać, żeby po prawej stronie się to formatowało, no, ale nadal to wygląda okropnie, bo te kropki tutaj raczej byśmy chcieli, żeby były gdzieś tu, a nie gdzieś w kosmosie latały po prawej stronie. podkreślam, że to dosyć stosunkowo dobrze się jeszcze skaluje. No, będę jednak na przybliżonym. Wam pokazywał, żebyście też mogli co nieco zauważyć. Ok. Z takich jeszcze rzeczy istotnych należy podkreślić, że to, co, że niektóre wartości atrybutów Mogą być dziedziczone wewnątrz. To znaczy, jeżeli ustawimy sobie, no, dodajmy taki znacznik na końcu div. Eee, nasze bloki strony. No i znacznik div podkreślam nam, że to jest jakiś blok strony, który został ogólnie o, nieopatrzony, nieostyrowany. Jest to w miarę taka sensowna struktura do tego, żeby używać jej uniwersalnie. Więc dodajmy sobie takiego diva, w którym zastosujemy. Dodatkowo innego diva, bo ten znacznik może być ogólnie zagnieżdżany, i jest bardzo często zagnieżdżany, to jest często używane. No i w tym znaczniku div chcemy, żeby nasz tekst był jakiś, dodajmy do niego tekst przede wszystkim, że to będzie nasz tekst z diva. W związku z tym, że dodaliśmy ten tekst, chcielibyśmy trochę ostylować. Dodajmy sobie tutaj, że ten należy do klasy divowy Niech będzie naszym klasa divową. No i teraz dodajmy sobie klasę pod spodem, jeszcze wewnątrz tej klasy, że ten jest A. A ten nie. Chcemy, żeby ten klas, to co znajduje się w klasie divowy, może skopiuję, bo jeszcze błąd popełnię. Wszystkie znaczniki zawierające divowy. Chciałbym, żeby wyświetlały się należy pamiętać o tej kropce, że to oznacza klasy. To jest najczęściej stosowane, że tak powiem w różnego rodzaju stronach, żeby ten znacznik divowy właśnie był y, koloru, ale na przykład dajmy to y, jakiegoś crimson, nie wiem co to jakiś taki magenta coś w tym stylu. No i teraz po odświeżeniu tej strony możemy zauważyć, że tekst naszego div'a również jest czerwony. Ale czemu? Przecież tutaj nie mieliśmy wcale nie oznaczyliśmy tego, że chcemy e, w tym divie również ten tekst, żeby był koloru... Chcielibyśmy tylko, żeby ten na zewnątrz był, czyli tutaj gdzieś, w tym miejscu. Tekst z diva, divowego. A nasz tekst diva z kolejnego diva. No i tu chcielibyśmy tylko, żeby nasz ten tekst wewnątrz był mm, koloru takiego magentowego, a nie, nie ten kolor, nie ten tekst niżej. Dlatego tutaj wystarczy dodać jeszcze coś takiego do styli, żebyśmy ten kolor, ta, ta klasa, a ten nie, właśnie miała coś w stylu jednak, że ten chcemy kolor po prostu czarny, wystarczy w taki sposób to zmienić i wtedy ten co chciałem to, to pokazać, że część atrybutów wewnątrz znaczników wyższych na przykład jak tutaj jest dziedziczona, a część nie to znaczy w tym przypadku e, znacznik e, kolor w stylach został odziedziczony przez ten mm, div niżej, możemy to zobaczyć poprzez e, nasze in, mm, Nasz inspektor w konsoli, i tutaj, jeżeli znajdziemy sobie ten element, chociażby ten, i usuniemy z tego tak naprawdę e, ten ostatnio zapis klasy, jak ma wyglądać, to po odświeżeniu tej naszej strony, a ten nie, możemy zauważyć, że kolor jest dziedziczony z e, klasy div divowy, że ta, e, że. Że ta wartość koloru jest właśnie dziedziczona, a tu jest z kolei dziedziczona wartość tekst write z znacznika body. Na tym odcinku chciałbym na tym zakończyć wszystkim. W następnym odcinku już zaczniemy trochę bardziej się bawić już z wykorzystaniem podstawowego takiego diva. Omówimy bardziej sobie, czym jest div, jak z niego korzystać, jak z niego stworzyć jakikolwiek layout żeby to już ładniej wyglądało, żeby to miało wszystko ręce i nogi, jak to mówię po polskiemu. No i zajmiemy się później już stworzeniem takiego bloga, który będzie jakoś tak ładniej wyglądał.